Muszę o rodzicach, ponieważ to faktycznie wiele osób mówi o tym znanych, że ja to ja, ale moi rodzice, to starsze pokolenie, które nie rozumie zasad show biznesu, muszę im wszystko tłumaczyć, potrafią napisać mi SMS o tym. To prawda? To no, prawda? Tak. Kiedyś, z 3 lata temu, jakoś tak, byliśmy na moich urodzinach i z tatą wracałam z restauracji w Warszawie, jakby po prostu szliśmy pod rękę, miałam blisko bardzo do domu, szliśmy sobie pod rękę po tych urodzinach, nie wiem, godzina 23 czy coś takiego i napisali i napisano, że Marcelina, no równym krokiem, ale chyba tam podpita czy nie podpita, nieważne, bo skąd mieliby też wiedzieć, jaki sensu, ale się przeje. I że ze starszym mężczyzną. Aha. A szłam z tatą pod rękę, nie? Więc tata dopiero zobaczył, jakie rzeczy mogą w internecie gdzieś wypływać i nie dowalicie teraz jakieś zasady, że ja dzwonię do was pierwsza, to co ja wam mówię, to jakby wierzymy bardziej niż gazeta. Tak. Mówię, mama, jak chcesz się czegoś dowiedzieć, to dzwoń do mnie, pisz do mnie, a nie on. Bo mama do mnie mówi tak, no Marcie, ale chcę o tobie coś więcej się dowiedzieć, bo czasami rzeczywiście człowiek jest zapędzony i nie ma czasu napisać tego. No SMS-a to tak, ale porozmawiać dłużej, no to rzeczywiście to uprzedzenie, że tutaj wszystko jest okej, to jest jakaś kompletna bzdura, to co się dzieje, to trochę ich uspokaja, ale widzisz, no jednak szkoda, że nauczyli się już wchodzić w internet. Na koniec już widzowie są u ciebie, mam wrażenie, bardzo stęsknieni, więc fajnie, że zobaczymy cię w Fort Boyard, ale są też tacy, którzy wstawali z tobą bardzo rano i moje pytanie, bo też jest wiele artykułów na ten temat, czy ta przygoda z TVP to jest drzwi zamknięte czy otwarte? Nie, to są drzwi zawieszone. Zawieszone? Możesz to jakoś rozwinąć? W sumie, to słowo jest pomiędzy zamknięte a otwarte, może znaczyć no bardzo tak, dużo. Bo właśnie znaczy bardzo dużo, bo z tego względu, że jest sytuacja, która musi się rozwiązać i prawdopodobnie później może się znowu, może pojawia się na antenie. Czyli my możemy trzymać kciuki, bo chęć w tobie jest. Tak, oczywiście.